Jak podaje IPL, Aleksander Kwaśniewski obchodzi swoje 70. urodziny 15 listopada. Znany nie tylko z kariery politycznej, ale również z rozpoznawalnych internetowych memów, Kwaśniewski jest postacią, którą warto przypomnieć w dniu jego jubileuszu. Urodził się w 1954 roku w Białogardzie i w latach od 1995 do 2005 pełnił funkcję prezydenta Polski. Chociaż studiował na Wydziale Ekonomiki Transportu na Uniwersytecie Gdańskim, nie ukończył tych studiów. Poza urzędem prezydenckim Kwaśniewski pełnił różne funkcje w rządzie, m.in. był ministrem do spraw młodzieży w rządzie Zbigniewa Messnera od 1985 do 1987. Członkiem prezydium rządu i przewodniczącym Komitetu Społeczno-Politycznego Rady Ministrów od 1988 do 1989, uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu, członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej PZPR. W 1991 roku wraz z Leszkiem Millerem współtworzył Sojusz Lewicy Demokratycznej. Podczas jego prezydentury Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, a także wysłano pierwszych polskich żołnierzy do Iraku. Kwaśniewski stał się obiektem licznych memów internetowych, które często żartobliwie komentowały jego rzekome upodobanie do alkoholu. W jednym z wywiadów dla radia RMF FM Kwaśniewski skomentował zjawisko memów o sobie. Jak mówił Wańkowicz, dobrze czy źle, byle mówili po nazwisku, w tym sensie to utrzymuje mnie przy życiu. Memy mają różną jakość. Niektóre są świetne, pełne humoru, inne średnie, a jeszcze inne dosyć wulgarne. Kwaśniewski podkreślił, że większość memów skupia się na temacie alkoholu. Mimo że sam nie pije wódki ani mocnych alkoholi, zamiast tego preferując dobre wino.